muszę Cię oczywiście spytać o Rancho. Jak Ci się tam gra w tym serialu? To jest chyba największa przygoda mojego życia do tej pory. Tą rolę dostałam od razu, zaraz po studiach, więc... A właśnie, bo chciałam spytać, jak dostałaś tę rolę właśnie? To mnie ciekawi. Na casting. Przygotowałam się bardzo starannie, ponieważ to był pierwszy taki mój większy casting do jakiejś większej roli, więc szpileczki, sukienka, dekolcik. Wchodzę na casting i pani, która organizowała casting, mówi: słuchaj, to ja Cię poznam z Twoim partnerem. I przyprowadza mi Piotra Pręgowskiego, który, jak wiadomo, jest, musimy się odsunąć, jest dość niskiego wzrostu. I ja tak sobie spojrzałam na te moje szpilki, na to wszystko, mówię, aha, no to już jest po zawodach, no bo gdzie Piotr, ja, no to trochę nie ten. A okazało się, że właśnie tym wygraliśmy, że podeszliśmy do tego całkowicie na luzie. Zwyciężyło. Z jakim odzewem spotykasz się na co dzień, jeżeli chodzi o Twoją rolę? Teraz już coraz więcej ludzi też kojarzy moją osobę z postacią Joli, ponieważ moja charakteryzacja jest dość charakterystyczna, ponieważ wcześniej zdarzało się tak, że ktoś pytał mnie na przykład jadąc pociągiem albo spotykając mnie gdzieś na zakupach w hipermarkecie i słyszałam takie opinie typu: ale pani jest podobna do tej aktorki z Rancha, ale to ona brzydsza od pani. Więc to było również zabawne. Natomiast słyszę same dowody sympatii i wszyscy mi mówią, że bardzo fajna, taka ciepła i zwariowana. Czasami też, jeżeli ktoś poznaje mnie osobiście i prywatnie, zdarzało się, że słyszałam też takie: Boże, ale pani to tak umie normalnie mówić i nawet taka inteligentna z twarzy pani jest. Więc te komentarze bawią mnie ogromnie i wzbudzają pozytywne emocje. Ja się kompletnie na coś takiego nie gniewam. A co powiesz tym osobom, które są krytykowane właśnie za to, że mają trochę bardziej, są korpulentne, są bardziej w wymiarze X-size? Masz jakąś odpowiedź? Znaczy, trudno powiedzieć. Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Są tacy, którzy krytykują i te modelki, czy te osoby w rozmiarze S czy XS. I są takie, które krytykują właśnie osoby w większych rozmiarach. Wiadomo, że nie można... Należy się tym przejmować, czy... Co robić? Ja uważam, wychodzę z takiego założenia, jeżeli my akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy i pozytywnie podchodzimy do siebie, to i ludzie zaczną nas tak odbierać. A negatywnych opinii, wiadomo, nigdy się nie ustrzeżemy. Jeżeli są one kreatywne i możemy coś z nich dla siebie wyciągnąć, jak najbardziej, wiadomo, trzeba o siebie dbać. Nie można sobie pozwolić na jakiś kompletny olanie swojego ciała i zdrowia, prawda? Bo o zdrowie trzeba dbać i tu otyłość, wiadomo, nie jest czymś dobrym. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że jest wiele aspektów, dlaczego ludzie są więksi. To są choroby, nie tylko po prostu to, że cały czas ktoś siedzi i wcina. Troszkę więcej wyrozumiałości, a panie w większym rozmiarze, pamiętajcie, duże jest piękne i więcej może. Jestem ciekawy, a czy na przykład takie gazety jak Playboy proponowały Ci sesję? No już któryś raz odpowiadam Ci na to pytanie. Nie proponowali mi, ponieważ nie mają tak dużej rozkładówki. Taka jest moja wersja. Bardzo gorąco i ogromnie pozdrawiam widzów. To się nagrywa. Elżbieta Romanowska.